się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ach, mój Jezu, jakbyś srodze do słucha przywiązany za tak ciężkie grzechy nasze, okrutnie miczowany. Czymże są krzywdy cielesne,
w porównaniu z krzywdami duchowymi. Gdyby Jezus, cierpiąc te wszystkie udręki, miał po swojej stronie serca straszliwe, gdyby najgłupsza, najbardziej niesprawiedliwa, najbardziej niesłuszna nienawiść nie raniła świętego serca o wiele bardziej niż ciężar krzyża i krzywdy cielesne raniły ciało naszego Pana. Ale krzykliwa manifestacja nienawiści i niewdzięczności tych, których On kochał, tuż obok był trędowaty, którego wyleczył, dalej niewidomy, któremu przywrócił wzrok, trochę dalej cierpiący, któremu zwrócił spokój. I wszyscy żądali jego śmierci. Wszyscy go nienawidzili. Wszyscy go lżyli. Wszystko to zadawało Jezusowi nieporównywalnie większe cierpienia niż niewypowiedziane krzywdy cielesne, które mu wyrządzano. Ale było coś jeszcze gorszego. Było jeszcze większe zło. Był grzech. Grzech zuchwały, grzech jawny, grzech okrutny. Gdybyż wszystkie te krzywdy zostały wyrządzone najlepszemu z ludzi, ale w jakiś absurdalny sposób nie obrażały Boga, ale one zostały wyrządzone Bogu, człowiekowi i stanowiły grzech najcięższy przeciw Trójcy Świętej. Oto największe zło płynące z niesprawiedliwości i niewdzięczności. To zło polega nie tyle na łamaniu praw dobroczyńcy, co na obrażaniu samego Boga. Wiele było powodów waszej boleści, ale tym, który sprawiał wam największe cierpienie, Matko Najświętsza i Boski Zbawicielu, był z pewnością grzech. A ja? Czy pamiętam o moich grzechach? Czy pamiętam na przykład o moim pierwszym grzechu? Albo moim ostatnim grzechu? O godzinie, w której go popełniłem? O miejscu? O osobach, które mnie wtedy otaczały? O motywach, które mnie skłoniły do grzechu? Czy gdybym myślał o ogromnej obrazie, jaką przynosi ci każdy grzech, czy ośmieliłbym się być ci nieposłuszny, Panie? O moja Matko, przez boleść towarzyszącą spotkaniu z Twym umęczonym Synem, uproś dla mnie łaskę, bym miał zawsze przed oczami pokrytego ranami Jezusa cierpiącego, dokładnie takiego, jakim Go widziałaś w Jego drodze na Golgotę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Schodzą się z sobą dwie istoty święte, najświętszym bólem o sobie przejęte. Jezus z Maryją, Syn z Matką cierpiący, krzyw swój niosący. Ja Cię prowadził kraj miodem płynącym, Tyś mi zgotował śmierci znak aniący. Akcja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cyrenejczyk wybrał cierpienie z Tobą i dlatego od 2000 lat jego imię jest powtarzane z miłością, z wdzięcznością, ze świętą zazdrością przez wszystkich ludzi wierzących na całej ziemi. I tak będzie zawsze, aż do spełnienia wieków. Również na moich drogach pojawiłeś się, mój Jezu. Wtedy, kiedy przez święty chrzest wezwałeś mnie z mroku pogaństwa
na łono Twojego Kościoła. Wtedy, kiedy moi rodzice uczyli mnie modlitwy, wtedy, kiedy na lekcjach katechezy zaczynałem otwierać moją duszę na prawowierną naukę katolicką. Podczas mojej pierwszej spowiedzi i mojej pierwszej komunii świętej, we wszystkich momentach, w których się wahałem, a Ty mnie wspierałeś, we wszystkich momentach, kiedy upadałem, a Ty mnie podnosiłeś, we wszystkich tych momentach, kiedy prosiłem, a Ty mnie wysłuchiwałeś. A ja, Panie, również teraz przychodzisz obok mnie w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Co robię, kiedy Ty przechodzisz obok mnie? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Cyreneusza, pod ciężar krzyżowy, przyjmuje Jezus, a wszystkim gotowy zapłacić niebem, kto mu w tej ciężkości ulży z litości. Jezu, wysłuchaj, o Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. Ci był wodzem, w polu mnie obłogu, byś mnie wiódł słuchać i łata wyrogu. Jan Ci był wodzem, w polu mnie obłogu, byś mnie wiódł słuchać i łata wyrogu. Mój lud, mam Ciebie karmi, kradni rozkrzami, gdyś płaci policzko gania. O Matko, Matko Boska, przyczyń się za nami. Matko, uproś, Matko, ubłagaj. O Matko, Matko Boska, przyczyń się za nami. Matko, uproś, Matko, ubłagaj. O Matko, Matko Boska, przyczyń się za nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Jezusowi. Czyż nie jest prawdą, że współczesny człowiek stara się zbudować nowoczesny świat i oprzeć całą cywilizację na negacji Jezusa Chrystusa? Czyż nie jest prawdą, że Matka Boża w objawieniach w Chatimie skazała wszystkie te grzechy i prosiła o pokutę? I gdzież jest ta pokuta? Ilu jest tych, którzy naprawdę widzą grzech i starają się go wskazać, zdemaskować, zwalczyć, znieść przeciwko niemu całą zjadę idei, czynów, a nawet żywej siły, gdyby to było konieczne? Ilu odważy się dziś rozwinąć sztandar absolutnej, nieskazitelnej wiary w miejscach, gdzie króluje bezbożność lub fałszywa pobożność? Ilu jest takich, którzy w jedności z Kościołem przeżywają ten moment w historii, który jest tragiczny? Jak tragiczna była męka Chrystusa. Ten moment decydujący, w którym cała ludzkość opowiada się za Chrystusem lub przeciw Chrystusowi. A Boże, ilu jest krótkowzrocznych, którzy wolą nie widzieć smutnej rzeczywistości, choć jest ona tak oczywista, że aż kłuje oczy płaczem jałowym, ale lamentem pokutnym u Twoich stóp, który natchniony przez Ciebie przekształci się dla nas w przebaczenie, w energię potrzebną do apostolatu, w odwagę do walki. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. O zdroju łaski, Oce do zbawienia, Ty grzechowe. Abyś dla świata, krwi boska prześwięta, miłosierdzie wybłagała. Jeśli okaże się konieczne poświęcić karierę, przyjaźnie, powiązania rodzinne, błahe przyjemności, zakorzenione przyzwyczajenia, by służyć naszemu Panu, muszę to zrobić. Twój trzeci upadek uczy mnie, że Bogu winniśmy oddać wszystko, absolutnie wszystko, a kiedy już oddamy wszystko, powinniśmy oddać jeszcze nasze własne życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tyle grzech, Ciebie Boga prosimy. Oto Jezus umiera. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Słodyczy owieczki, a jednocześnie nieposkromionego i nieujarzmionego gniewu lwa. Jeśli okaże się konieczne poświęcić karierę, przyjaźnie, powiązania rodzinne, błahe przyjemności, zakorzenione przyzwyczajenia, by służyć naszemu Panu, muszę to zrobić. Twój trzeci upadek uczy mnie, że Bogu winniśmy oddać wszystko, absolutnie wszystko, a kiedy już oddamy wszystko, powinniśmy oddać jeszcze nasze własne życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Tobie. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przyszły mękę swoją świat odpuścić raczy.
zobaczyli grób kamienie. Wszystko wydaje się skończone. A przecież to jest moment, w którym wszystko się rozpoczyna. Apostołowie zbierają się ponownie. Odradzają się nadzieje i chęć poświęcenia. Zbliża się Pascha. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przyszły mękę swoją świat odkupić raczy. Przytłoczyli grób kamienie. Wszystko wydaje się skończone. A przecież to jest moment, w którym wszystko się rozpoczyna. Apostołowie zbierają się ponownie. Odradzają się nadzieje i chęć poświęcenia. Zbliża się Pascha. Bym nie bał się, kiedy wszystko wydaje się nieodwracalnie stracone. Bym nie bał się, kiedy wszystkie siły ziemi wydają się być w rękach Twoich nieprzyjaciół. Bym nie bał się, ponieważ jestem u stóp Twojej Matki, obok której będą się zbierać zawsze od nowa dla nowych zwycięstw. Prawdziwe dzieci Twojego Kościoła. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Ciało Jezusa, grzebać czas nadchodzi, niechże więc serce, które w żalu brodzi, zostanie grobem Pana na spoczynek, wdzięczny uczynek. O tę łaskę prosimy wobec zmierzchu, jaki zapada na naszą smutną, grzeszną cywilizację. Świat się kręci, jak krzyż stoi, szliśmy, widzimy, słyszymy, w jakim tempie żyje świat. Tak jak my tempie żyjemy, działamy, poruszamy się, jesteśmy. A krzyż stoi i mówi nam, zatrzymaj się, pomyśl, pokochaj, bądź ze mną. Zachęcam się do osobistej adoracji krzyża, a potem złóżmy nasze biało-czerwone znicze na krzyżach nagrobnych. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy nim kochasz go ręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat kolejny już wiek.